Gdy tylko coś idzie dobrze, zaraz musi się popsuć. Proetus przysłał kolejny list. I jak zawsze, nie było w nim dobrych wieści. Ze wszystkich kobiet Grecji, Dionizos zaoferował córkom Proetusa, twoim wnuczkom, przyłączenie się do swego orszaku. Wykazując brak rozsądku, wnuczki odmówiły, obawiając się skutków picia zbyt dużych ilości wina. Dionizos doprowadził je do szaleństwa. Teraz włóczą się po okolicy, wrzeszcząc jak opętane. Na szczęście mądry doktor Melampus wie, jak uleczyć nieszczęsne kobiety, ale życzy sobie za to dość wygórowanego wynagrodzenia. Proetus nie ma pieniędzy, a powołując się na przeklętą przysięgę sprzed lat, poprosił cię o zebranie funduszy. W Lycji trwają przygotowania do ślubu Filonoe i Bellerofona. Filonoe swym najsłodszym, najbardziej uprzejmym głosem poprosiła cię o zbudowanie jeszcze jednego domu dla Bellerofona. Przecież Bellerofon tak długo żył jak kawaler, a wiesz, jak wyglądają domy kawalerów, powiedziała, dodając, że posprzątanie domu Bellerofona byłoby trudniejsze niż uprzątnięcie stajni Augiasza. Nie możesz odmówić wspaniałej córce. Jednak nie wszystko idzie po twojej myśli. Echidna, rozwścieczona śmiercią córki Chimery, zbliża się do miasta, aby się zemścić. Zstąpiłem właśnie z Olimpu. Jeżeli będziesz mnie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do twojego miasta. Czy ktoś widział moją wyjście? Jak mogę być strażnikiem bez przyjaciół? Jeżeli będziesz mnie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do twojego miasta. Kto następny? Wstąpiłem właśnie z Olimpu. Jeżeli będziesz mnie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do twojego miasta. Teraz wielki Bellerofon jest do twych usług. Thank you.
Może to jednak nie najgorsze rozwiązanie, że Bellerophon jest w pobliżu. Pokonał Echidnę i nawet się nie spocił. Miasto zostało ocalone od gniewu potwora. Podsłuchano, że teraz dla dobra Filonoe chce rozwiązać problem ze Steneboeą. Może się pogodzą. Doktor Melampus, poruszony twoim oddaniem dla wnuczek, powiedział, że odstąpi od zwykłej opłaty, jeśli oddasz mu rękę swojej najpiękniejszej wnuczki. Weź pod uwagę, że mogło się jej przydarzyć coś znacznie gorszego niż poślubienie lekarza.